zawodów Pucharu Kontynentalnego w pierwszym konkursie Biela. Wypadł całkiem nieźle. Teraz Stefan Hula. No, doświadczony polski zawodnik reprezentujący od jesieni zeszłego, od zeszłego roku KS Ewenement Zakopane, wylądował znacznie dalej, 123,5 metra Stefana Huli. W tym sezonie jeszcze bez punktów Pucharu Świata, 28-letni reprezentant Polski. No ale kto wie, czy dzięki temu skokowi nie poprawi sobie trochę tej statystyki. 110,9.